ale... Witam serdecznie pana wojewodę Józefa Ramlo. Witam serdecznie panią Magdalenę Cieślaszów, reprezentującą panią minister Annę Kramicką. Witam również pana Pawła Napolskiego, reprezentującego pana posła Tomasza Szymańskiego. Witam serdecznie pana Łukasza Kowalowskiego, przewodniczącego Rady Ministrów. Witam serdecznie gospodarza pana Macieja Kamackiego, prezydenta Wydziału. Uroczystość by nie odbyła się dzisiaj bez udziału pani prezydent Ruszy Lewandowskiej. Witam radnych sejmiku, pana Michała Czepek i pana Roberta Malinowskiego. Witam również kuratorów, pana Marka Grelika i panią Marię Mazurkiewicz. Zaproszenie również przyjął wiceprezydent pan Piotr Kornacki. Z Urzędu Marszałkowskiego mamy przedstawiciela panią Joannę Soń. Również serdecznie witam grudziąca. Naszego partnera już długoletniego, wiele projektów razem zrobiliśmy, wielu inwestorów razem obsłużyliśmy, pana Leszka Mrazek. Rzuciam się bardzo szanownie. Z twojej strony również serdecznie witam inwestorów, naszych strefowych inwestorów, ale też potencjalnych inwestorów, które się widzieliśmy z udziałem. Witam państwa serdecznie. Panie prezydencie i pani poseł też dziękuję za wsparcie, bo zawsze te nasze pomysły pani poseł wspiera. Jakiś czas temu doszliśmy do wniosku, że polskie przedsiębiorstwa napotkają na potężną barierę rozwojową. A to dowiedzieliśmy się po prostu w rozmowach z nimi, gdzie mówili, no, automatyzacja, robotyzacja, to drogie, to trzeba inżynierów zatrudnić. Nie tak. No trochę kosztuje, ale bardzo się opłaca. Natomiast nie trzeba do tego inżynierów. Tutaj swego czasu byli tacy młodzi ludzie, teraz gdzieś tam z tyłu się odbudowali, taki 14-latek. Taki młodzieniec, jeżeli będzie mu się chciało, to w 14 dni jest w stanie nauczyć się programowania takich robotów, jak tu stoją. Tu mamy robota ABB, tam mamy robota Kupkę, są to najprawdziwsze roboty, oczywiście one są edukacyjne, więc są trochę mniejsze, mają mniejsze liczby, natomiast na tym samym oprogramowaniu przez duże roboty, które pracują w fabryce. W związku z tym po takim kursie młodzieniec jest w stanie zaprogramować samodzielnie takiego robota przemysłowego, więc nie trzeba do tego inżynieru. Inżynierowie niech projektują takie roboty. Oprogramowanie ma taką zdolną młodzież i bardzo ważne, żeby ta młodzież miała gdzieś się kształtować. Stworzenie takiego ośrodka to jest około 600 tysięcy złotych, więc mało którą szkołę dostać. Poza tym, jak było w jednej szkole, często byłoby zamknięte na klucz i nie było... Dziękuję bardzo, powitanie już przez organizatora. Szanowny panie prezesie, bardzo się cieszę, że możemy wspólnie otwierać już kolejną filię Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Najpierw została w ubiegłym miesiącu otwarta taka filia we Wrocławku, koszt blisko 600 tysięcy złotych, a dzisiaj wyczekana filia w Grudziądzu. I tutaj też chcę podkreślić koszt 500 tysięcy złotych i głęboki ukłon w stronę pana prezydenta, w stronę samorządów, w stronę przedsiębiorców grudziąckich za współpracę w finansowaniu tego zadania. Szanowni państwo, na dzisiejsze spotkanie kilka słów do państwa skierowała pani minister Marzena Machałek, pełnomocnik rządu do spraw kształcenia zawodowego. Pozwólcie państwo, że najpierw odczytam list pani minister. Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezydent Grudziądza, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu. Szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na otwarcie drugiej filii Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim. Pragnę wyrazić moje uznanie dla tego przedsięwzięcia, które, o czym jestem przekonana, otwiera przed młodymi ludźmi perspektywę na start w rzeczywistości przemysłu 4.0. Robotyzacja to teraźniejszość wielu branż oraz przyszłość kolejnych gałęzi przemysłu. Dziękuję państwu za zainteresowanie rozwojem kształcenia zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie kadrów dla gospodarki i rynku pracy w kraju i w regionie.
Dzisiejsza uroczystość w pełni odzwierciedla priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki, które koncentrują się wokół kształcenia odpowiadającego potrzebom bliższej i dalszej przyszłości. W odpowiedzi na te wyzwania w ścisłej współpracy z pracodawcami zmieniamy szkolnictwo zawodowe. Wspólnie prognozujemy zapotrzebowanie na zawody, poszerzamy ofertę kształcenia zawodowego, upowszechniamy kształcenie w rzeczywistych warunkach pracy. Bardzo się cieszę, że druga filia Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim umożliwi podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomoże uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką oraz robotyką. Pozdrawiając wszystkich uczestników tego pięknego wydarzenia, życzę Państwu wielu sukcesów, satysfakcji z podejmowanych działań, jak również wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Marzena Machała. Szanowni miastami o bardzo zbliżonym potencjale. To są miasta, które były większymi ośrodkami przemysłowymi od większego od nich Torunia. Mało kto o tym pamięta. Czas przemian tych ustrojowych po 1989 roku spowodował w obu miastach słowo katastrofa gospodarcza nie jest wcale tutaj przesadą. I teraz trzeba pracowicie odzyskiwać ten teren, który został utracony. I to jest jedno z wielu przedsięwzięć. To pierwsze przedsięwzięcie najbardziej niewybiegające w przyszłość i ono ma swoisty charakter taki właśnie interdyscyplinarny, bo nie da się spowodować wzrostu gospodarczego, rozwoju inwestycji bez oderwania od czynnika ludzkiego, który jest najcenniejszy. Nawet jeżeli zrobotyzujemy proces wytwórczy, to ktoś to musi wykonać. I dlatego ta oferta jest skierowana do młodych ludzi, bo tak we Wrocławku, jak w Grudziądzu, młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na studia, w znacznym odsetku już do swojego miasta nie wracają. Bardzo dziękuję. Szanowna, chyba tak będę myślał. Szanowna Pani Poseł, Panie Wojewodo, Panowie Prezesi, Panie Kuratorze, zacni goście, koledzy samorządowcy, droga młodzieży. Rzeczywiście Grudziądz historycznie zawsze był silnym ośrodkiem gospodarczym. To, o czym mówił Pan Wojewoda. I z małym załamaniem rzeczywiście na początku lat 90. przez te ostatnie kilkanaście lat odbudowujemy swoją pozycję gospodarczą na mapie nie tylko regionu, ale i Polski. Dzisiaj Grudziądz jest miastem o ogromnym potencjale. Jest doskonale skomunikowany. Budowa autostrady A1, budowa S5 w kierunku Poznania, w kierunku Wrocławia. Budowa teraz planowana w kierunku wschodnim, w kierunku Ostrołęki. To powoduje, że naprawdę mamy gigantyczny potencjał rozwojowy. To, o czym powiedział Pan Wojewoda, to jeszcze dopełnia. Ta kolejna inwestycja, czyli szprychy kolejowe, jeszcze dopełnia tą atrakcyjność inwestycyjną, ale także dla życia tutaj, na miejscu, w Grudziądzu naszego miasta, bo te szprychy kolejowe to rzeczywiście jest wielka szansa. To jest coś, co spowoduje, myślę, że rewolucję i to jest tak naprawdę dla Was robione, bo te inwestycje powstaną w ciągu kilkunastu lat. Planowane są oddanie tej inwestycji w 2038 roku, a więc my dzisiaj planujemy coś dla kolejnych pokoleń. A więc jesteśmy miastem o gigantycznym potencjale rozwojowym. Mamy tereny inwestycyjne i to nie dotyczy samego Grudziądza, ale dotyczy całego powiatu grudziąckiego, ale też i szerzej, bo mówię tutaj o Dragaszu, który dzisiaj też jest beneficjentem właśnie nowego układu drogowego. Ale też zdajemy sobie sprawę, żeby móc ściągać inwestorów, żeby inwestorzy mogli tutaj się rozwijać. Ci, którzy też funkcjonują już w naszych obszarach inwestycyjnych, potrzebna jest kadra. Kadra głównie techniczna. Dlatego w Grudziądzu też mamy bardzo bogate tradycje kształcenia średniej kadry technicznej. Przecież tutaj powstawały jeszcze w okresie przedwojennym szkoły właśnie o tym charakterze. I dlatego ja się bardzo cieszę,
że udało nam się stworzyć taki ośrodek, który promuje szkolnictwo branżowe, zawodowe, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców dostarcza kadry wykształconej i kadry technicznej, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Na co dzień spotykam się z przedsiębiorcami, rozmawiamy o tych problemach i to dzisiaj nie wystarczy być dobrze skomunikowanym, ale też właśnie trzeba zapewnić tą kadrę do tych przyszłych firm, które będą się u nas lokowały. Marzeniem naszym jest, oprócz oczywiście tego ośrodka, powstanie wyższej szkoły zawodowej, o którą od dłuższego czasu zabiegamy. Ta szkoła zawodowa też miałaby mieć charakter techniczny. Tutaj duży udział jest Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Miasto też jakby się zaangażowało w ten proces, chociażby przekazując dzięki decyzji radnych Rady Miejskiej Grudziądza obiekt, który byłby takim pierwszą siedzibą tej uczelni. Mam nadzieję, i tutaj spoglądam w kierunku pani poseł, pana wojewody, przedstawicieli naszych parlamentarzystów, że uda się to w końcu sfinalizować tą decyzję o powstaniu tej szkoły publicznej. Dzisiaj też chciałbym państwu zakomunikować, że idziemy o krok dalej, ponieważ mamy w planach wystartowanie z takim pakietem na start. To znaczy właśnie to, o czym mówił też pan wojewoda, żeby ludzie, młodzi, którzy wyjeżdżają z Grudziądza na studia, no bo to jest naturalny proces, żeby tutaj wracali. I chcemy zainicjować taki pakiet stypendialny dla osób, które będą chciały wrócić do Grudziądza, które z Grudziądzem wiążą swoją przyszłość, które tutaj chciałyby żyć, założyć rodzinę, korzystać z tych właśnie walorów naszego miasta. Naszą rolą samorządowców jest to też, aby jakość życia w Grudziądzu się poprawiała, żeby właśnie to było impulsem przyciągania ludzi młodych. Proszę państwa, powinniśmy być dumni z tego, że jest to kolejna filia w naszym województwie, w województwie kujawsko-pomorskim, że możemy poczynić krok ku rozwojowi zróżnicowanych gałęzi przemysłu. Choć jest to jeszcze mały krok, ponieważ efekty nie są od razu widoczne, ale drodzy państwo, jest to krok najważniejszy, ponieważ uczymy młodą kadrę i jej wiedza, doświadczenie na pewno zostanie w przyszłości wykorzystane. A tak jak widzimy, ten postęp technologiczny cały czas się rozwija. My tutaj nie możemy na te technologie się zamykać, tylko musimy z nimi jakby współpracować i iść razem z nimi w kierunku rozwoju naszego kraju, ponieważ to jest nasza przyszłość. Droga młodzieży, ja bardzo się cieszę, że macie takie możliwości. Zazdroszczę wam tego, że z perspektywy lat możecie korzystać z takiego sprzętu i życzę wam owocnej nauki i wykorzystajcie ten moment, kiedy są takie możliwości, bo tak jak powiedziałam, jest to krok ku przyszłości, ku rozwojowi naszego kraju i zróżnicowanych gałęzi przemysłu. Dziękuję bardzo. Ale